dobry, o poranku, w piątek. Wsłuchajmy się w hasła biblijne, wybrane na dzisiejszy dzień z naszej książeczki z Biblią na co dzień. W Psalmie 39, w 13 wierszu czytamy: Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej i nastaw uszu na wołanie moje, nie milcz na łzy moje. Oraz Ewangelii Świętego Mateusza z 15 rozdziału, wiersz 25. Niewiasta kananejska przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. Pewnie bardzo często w naszym życiu spotykamy się z różnego rodzaju trudnościami. Może to jest choroba, może to jest jakaś trudność w relacjach z drugim człowiekiem, może przeżywamy jakiś kryzys, czy jakieś inne doświadczenie, które sprawia, że nie ma w nas radości, że jesteśmy smutni, że szukamy jakiegoś pocieszenia, czegoś, co tchnie w nas nowe siły, da nam nadzieję. I te hasła, które dzisiaj rozważamy, właśnie do tego nas zachęcają. To słowo z psalmu, psalmista właśnie w czasie utrapienia, w czasie jakiegoś nieszczęścia kieruje do Boga swoje modlitwy, by Bóg nie milczał na jego łzy, by pomógł. Czy też niewiasta kananejska, o której czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza, przyszła do Jezusa, bo wiedziała, że tylko On może jej pomóc. Miała wiele trudności. Uczniowie chcieli odepchnąć ją, wręcz nakłaniali Jezusa do tego, by coś jej powiedział, by odeszła, by przestała lamentować. Przecież ona była obca, ona była z innego narodu. Jezus przecież przyszedł do narodu izraelskiego. Dlaczego ma pomagać innym, obcym? A tymczasem ta kobieta nie przestawała. Wiedziała, że jej córce, która jest chora, tylko może Jezus pomóc. Pomimo tych wszystkich przeciwności, Jezus dostrzega jej wiarę i mówi: Kobieto, wielka jest Twoja wiara. A więc, gdy przychodzą trudności, szturmuj niebo. Nie bój się zwrócić do Boga w swoich łzach, w swoich trudnościach. Pan Bóg na pewno znajdzie rozwiązanie. Może nie będzie ono takie, jakiego się spodziewałeś, czy spodziewałaś, ale z całą pewnością drogi Boże i myśli Boże są lepsze niż nasze drogi i nasze myśli. Życzę Wam dobrego dnia, byśmy przeszli go z modlitwą, wiedząc, że Pan Bóg nas wysłuchuje i że chce nam błogosławić każdego dnia. Dobrego dnia Wam życzę.